A teraz odnośnie rozwodu i ponownego małżeństwa w przypadku chrześcijanina będącego w związku małżeńskim z osobą niewierzącą. Spójrzmy na werset 12. Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan. Zatrzymajmy się na chwilę, aby zrozumieć, co Paweł pisze tutaj. Są tacy, którzy mówią, skoro to są słowa Pawła, to nie muszę się tego słuchać. Przecież to jego osobista opinia, a nie słowo od Pana. Sam to przecież przyznaje. Nie i jeszcze raz nie. Wróćmy do wiersza 10. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Paweł bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, iż Jezus nauczał na temat małżeństwa. Paweł jest echem słów Jezusa zapisanych w Mateuszu, rozdziale 19. To nie jest jego wymysł. Paweł odnosi się do słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza. To nie ja, lecz Pan. Ale w wierszu 12, kiedy pisze, to ja, a nie Pan, nie sądźmy, że Paweł jest teraz mniej inspirowany przez Ducha Świętego. Stwierdza po prostu fakt, że w tym konkretnym przypadku Jezus nie zajął wcześniej stanowiska. Jezus nie wypowiadał się wcześniej na temat małżeństwa pomiędzy wierzącym i niewierzącym. Zatem teraz o tym napisze Paweł. Skoro Jezus o tym nie mówił, to teraz jego natchniony apostoł wypowie się na ten temat. I zauważmy, jak rozpoczyna się werset 12. Pozostałym zaś. Do tej pory adresatem były pary czy małżeństwa, gdzie oboje byli chrześcijanami. A pisząc do reszty, jego adresatem będą teraz pary, gdzie jedna strona jest wierząca, a druga nie. Zatem pisze. Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Były pary w zborze koryńskim, będące w związku z osobami niewierzącymi, które również myślały, że będą bardziej pobożne, jeśli się z taką osobą rozwiodą. Posłuchaj, Paweł, ja jestem osobą wierzącą, a mój współmałżonek nie jest. To jest takie niekomfortowe. Na pewno służyłbym lepiej, gdybym pozbył się takiego balastu. Na pewno tego Bóg ode mnie oczekuje, nieprawdaż? Nie. Właśnie nie. Paweł pisze, niech się nie rozwodzi. Ależ to niemożliwe. Na pewno Bóg nie chce, bym żyła z osobą niewierzącą. Z powodu uświęcenia powinnam się z nim rozwieść. Paweł pisze jednak, niech się nie rozwodzi. Ale pozostaje teraz kwestia problemów natury duchowej, które istnieją pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi. I to jest właśnie istotny i uzasadniony wybór, aby nie pobierać się z osobą niewierzącą. Nie jest to jednak argumentem, aby zerwać istniejący związek pomiędzy tymi osobami. Przyjaciele, pozwólcie, że powtórzę raz jeszcze. Nie pobierajcie się z osobą niewierzącą. Jeśli jesteś singlem, nie idź w tym kierunku. Chcesz wiedzieć dlaczego? Chętnie pozwoliłbym ci pogadać z dziesiątkami ludzi, których znam, którzy doświadczają bólu w małżeństwie. Ponieważ żyją dla Jezusa Chrystusa i starają się to robić z całego swojego serca, ale ich współmałżonek tak nie żyje. Mógłbyś porozmawiać z mężami, których żony nie są zbawione, a także do żon, których mężowie nie są zbawieni. I to nie jest życie. Jeśli natomiast nie mamy się pobierać z osobą niewierzącą, czy mógłbym wam coś doradzić? Nie randkuj z osobą niewierzącą. Słyszycie mnie? Poza tym chciałbym, abyście wybili sobie z głowy ten światowy trend przejawiający się w tak zwanym rekreacyjnym randkowaniu, rekreacyjnym romansowaniu. Romansowanie w Biblii nie jest rekreacją. Biblia uczy, że są to konkretne zabiegi, starania w przygotowaniu się do małżeństwa. Taki jest cel romansowania. Nie powinnaś randkować z ludźmi, z którymi nie planujesz się pobrać. I nie mówię tu wcale o tym, że już na pierwszej randce masz się komuś oświadczyć, bo się z nim spotkałeś. Czy to nie był wspaniały film? Pobierzmy się. Nie o tym mówię. Ale wiesz, o czym mówię. Odczuwasz tę różnicę, prawda? Chodzi o spotykanie się z kimś, nie mając żadnych pragnień małżeńskich. Chcesz po prostu sobie poużywać. Nie, to nie biblijne i nie po Bożemu. Lepiej, żeby twoim nastawieniem było, niech Bóg postawi przede mną właściwą osobę. To zupełnie inna motywacja. Nie randkuj z osobą niewierzącą. Wiesz dlaczego?
ponieważ możesz się w niej zakochać. Panie i panowie, musimy zdawać sobie sprawę, że możemy się zakochać w osobie, w której nigdy nie powinniśmy byli się zakochać. To jest przedmiotem zupełnie innego dylematu. Ale nie o tym pisze tutaj Paweł. Paweł pisze o istniejącym małżeństwie, gdzie mam osobę wierzącą i osobę niewierzącą. Ale Pawle, czemu nie jest to bardziej pobożnym działaniem, abym opuściła mojego niewierzącego męża, abym opuścił moją niewierzącą żonę? Posłuchajmy, co Paweł odpowiada w wierszu 13. A jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech się z nim nie rozwodzi. Niewierzący mąż bowiem jest uświęcony przez żonę, a niewierząca żona uświęcona jest przez męża. Dlaczego zatem wierząca osoba powinna utrzymać swoje małżeństwo z osobą niewierzącą? Ponieważ Bóg może być wywyższony w takim małżeństwie i wykonać dzieło poprzez wierzącego współmałżonka, aby przywieźć drugą stronę do Jezusa Chrystusa. Kiedy mowa jest o uświęceniu w wierszu 14, nie powinniśmy myśleć, że ta niewierząca osoba jest zbawiona przez sam fakt, że jest mężem lub żoną osoby wierzącej. To byłby wspaniały plan zbawienia. Zbawienie przez poślubienie wierzącego. To oznacza tylko tyle, że są oddzieleni przez Ducha Świętego do szczególnego dzieła w ich życiu, aby były jak najbliżej osoby, która jest chrześcijaninem. To jeden powód. Bóg może wykonać wspaniałe rzeczy w waszym małżeństwie. Jeszcze się nie poddawaj. Ale kolejna rzecz poruszona jest pod koniec 14 wiersza. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Nie tylko, że obecność osoby wierzącej jest dobrym dla niewierzącego współmałżonka, ale jest również dobre dla dzieci. I to nawet jest wielkim dobrem, ponieważ teraz są święte. Jest to ważne przesłanie, ponieważ informuje nas, iż jeśli w domu jest wierzący rodzic i zanim to dziecko dojdzie do wieku dojrzałego, to dziecko traktowane jest jako święte przed obliczem Bożym. Jest to wspaniałe zapewnienie, mówiące o tym, że dzieci chrześcijańskich rodziców są zbawione, przynajmniej do wieku dojrzałego, kiedy to stają się już odpowiedzialne za siebie same i ten dojrzały wiek może być inny dla każdego dziecka. Czy mógłbym wam coś uprzytomnić? Przyjaciele, nie chcę nic insynuować. Zależy mi, aby jasno wyjaśnić Biblię. Ale jeśli się ze mną nie zgadzasz, proszę pokaż mi na podstawie Biblii, że jestem w błędzie. Mamy pewność, że dzieci osób wierzących są zbawione. Nie mamy jednak podobnego zapewnienia w przypadku rodziców niewierzących. Tak naprawdę sam ten tekst przeczy temu. Jak Paweł mógłby napisać, że korzyścią jest, żeby mieć wierzącego rodzica w domu, ponieważ teraz te dzieci traktowane są jako święte, jeśli wszystkie byłyby traktowane jako święte? Wtedy nie ma to żadnego znaczenia. I Paweł nie pisałby dalej. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste. Tym samym jest różnica w oczach Bożych między dziećmi osób wierzących i osób niewierzących. To bardzo poważna sprawa. Pastorze Dawidzie, czy ty mówisz mi, że jeśli ja albo mój współmałżonek nie jesteśmy wierzącymi, bo wystarczy, że jeden z rodziców jest, pisze Paweł, to jeśli żadno z nas nie jest osobą wierzącą, że moje dzieci spłyną w piekle? Do czasu, kiedy dzieci nie będą w stanie uwierzyć w Jezusa osobiście, Pismo Święte nie podaje innego rozwiązania. Może właśnie z tego powodu nastał czas, abyś osobiście uwierzył i przyjął dzisiaj Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ze względu na siebie, to ze względu na twoje dzieci, aby mogły być traktowane jako święte przed Bogiem. Drodzy, chciałbym podkreślić, że Biblia nie wyraża się na ten temat wystarczająco jasno lub wyczerpująco, w taki sposób, że moglibyśmy powiedzieć, że wiemy już wszystko na ten temat. Ale jeśli dzieci niewierzących rodziców są zbawione,
Jeśli pójdą do nieba, może niektóre, to istotne jest, aby zrozumieć, że nie z powodu tego, że są niewinne. Tak jednak wiele osób twierdzi. O, przecież te małe niewinne istotki pójdą do nieba. Ale wróćmy do tego, co Paweł powiedział na temat bycia z osobą niewierzącą. Jest w tym konkretna korzyść. Zobaczmy jednak, co napisze dalej w wierszu 15. Lecz jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie. W takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli. Bóg zaś powołał nas do pokoju. Paweł radzi nam, aby wierzący współmałżonek zrobił co w jego mocy, aby utrzymać to małżeństwo. Ale jeśli niewierzący partner odmówi bycia w związku, wtedy małżeństwo może być uznane za zakończone. Lecz nie ma to być zainicjowane przez wierzącego, ani nie ma to być poszukiwanym rozwiązaniem. Jeśli osoba niewierząca chce odejść, zwróćcie uwagę, osoba niewierząca nie jest zniewolona, by trwać w tym małżeństwie. Wiecie, co to oznacza? To znaczy, że możesz ponownie się pobrać. Przyjaciele, proszę, abyście coś zrozumieli. Kiedy Bóg spogląda z nieba na mężczyzn i kobiety, nie dzieli ich na trzy kategorie. Pobrani, niepobrani, rozwiedzeni, którzy nie mogą się ponownie pobrać. Tak nie jest. Z Bożej perspektywy jesteś związany, związana przysięgą małżeńską, albo nie jesteś. Jeśli pobrałeś się, jesteś związany, związana. Jeśli natomiast nie jesteś związany, związana przysięgą małżeńską, wtedy jesteś wolny, wolna, aby się na nowo pobrać. I apostoł Paweł pisze, że jeśli niewierząca osoba chce zakończyć małżeństwo i prosi i występuje o to, nie jesteś więcej związana przysięgą. Jesteś wolna, aby zawrzeć nowy związek. Przysięga już dłużej cię nie wiąże, dlatego że Bóg uznał twoje pierwsze małżeństwo za nieważne. Spójrzmy, jak Paweł kończy tę odpowiedź w wierszu 16. Albowiem skąd wiesz, żono? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Wiecie, co uwielbiam na temat tego fragmentu? Paweł kończy go słowami ogromnej nadziei. Wiecie dlaczego? Ponieważ wiele osób, które pobrało się z osobami niewierzącymi, jest załamanych. Co prawda nie wiem tego z autopsji, jak to jest, ale jako pastor widziałem, jakie jest to zniechęcające. Dla osób trwających w takich związkach to bardzo trudne doświadczenie. Ale Paweł mówi do ciebie, hej, nie wiesz, co by było. Bóg może coś jeszcze uczynić. Ten fragment tchnie nadzieją. Takie osoby muszą wiedzieć, że przy odrobinie wiary i cierpliwości mogą spojrzeć w niebo i wiedzieć, że Bóg będzie działać w zaistniałych okolicznościach, niezależnie jak trudne one nie są. Ale pozwólcie, że dodam jeszcze jedną myśl. Wierzący, którzy są w związku z niewierzącymi, powinni również wiedzieć, co napisane jest w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 3. Nie pozyskasz swojego niewierzącego współmałżonka dla Pana swoimi słowami. Przestań wygłaszać im kazania. Niech twoje życie pełne miłości i pobożności będzie treścią twojego kazania. Pamiętaj, że Bóg może głosić kazanie przez kogoś innego. Bóg nie jest tym ograniczony, może posłać kogoś innego. Lecz Bóg ma tylko jednego konkretnego współmałżonka, który może okazać miłość i pobożność w sposób, w jaki tylko współmałżonek potrafi. Piotr pisze, aby zostali pozyskani bez słowa. Czyż to nie jest wspaniałe? Bez słów. Inaczej mówiąc, zamknij się i pozwól, aby Bóg wykonał swoją pracę w ich sercu, a ty okazuj miłość i pobożność. Przyjaciele, jak wspomniałem na początku, ten 7 rozdział jest niesamowity i wiele tu możemy znaleźć. Czyż nie poruszyliśmy do tej pory już wielu spraw, a omówiliśmy dopiero niecałą połowę rozdziału? Resztę zostawimy na później.